Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę włączyć się do rozmowy, to to jest ten moment. Daj trochę czasu. Proszę. Ja może wspomnę, bo w takim czasopiśmie internetowym Conversation UK taką dziwny, krótki artykuł znalazłem, który świadczy o, znaczy relacjonuje badania, niestety licznie mogę podać, z których wynika, że w małżeństwach z dzieckiem, w których kobieta zarabia więcej niż mężczyzna, jest mniejsza szansa na rozpad tego małżeństwa po kilku latach. I to są badania eksperymentalne, także jedna, któraś z pań i kolega mówił, że jeżeli kobieta zarabia więcej pieniędzy, to mężczyzna jest niepotrzebny. A okazuje się w badaniach aktualnych, oczywiście nie jakichś za 10 czy za 20 lat, że ten mężczyzna jest potrzebny cały czas w tym małżeństwie. To nie jest tak, że jak ona zarabia więcej, ma dziecko, to już mężczyzna sobie może pójść. Mężczyzna może tak, ale dlaczego akurat ten? No, ja to mogę bardzo łatwo skomentować. To znaczy, nawet jeżeli te badania nie reprezentują, powiedzmy, jakiegoś takiego, nie można ich uogólnić na cały świat, to równość oznacza, że przestajemy definiować kobiety i mężczyzn poprzez napisane scenariusze ról, które są niezmienne i które w ostatnich latach wydawało nam się, że powinniśmy pisać zgodnie z tradycją. Bowiem, tak jak mówimy o emancypacji kobiet, która jest emancypacją między innymi od narzuconych im przez innych ról i brakiem wyboru własnych, tak samo to, co zyskują mężczyźni na rewolucji równościowej, to uwolnienie się właściwie od jednej, jedynej roli, którą mają napisanej, czyli breadwinnera. I tutaj akurat mężczyźni mają gorzej. Stereotypizacja ról płciowych kobietom może zabiera więcej, ale daje im pewną płynność. Dlatego, że kobieta musi i to, i tamto. Musi naraz trzy rzeczy, tak? I wyglądać, i pracować, i być supermatką. A więc ona jeszcze sobie może polawirować między nimi, tak? Jest trudno, bo musi robić przynajmniej trzy rzeczy naraz doskonale, ale może między nimi lawirować. Mężczyzna ma napisane jedną rolę i jeżeli tylko się od tej roli oderwie, czyli to, przed czym nas straszą ci, których w ogóle nie chciałabym wymieniać po nazwisku, że mężczyzn będzie, że chłopców będziemy przebierać w sukienki. Tak? Przecież to, od czego się to zaczęło, to jest taka niesamowita, taki niesamowity lęk, że tak naprawdę tym chłopcom pozwolimy na to, żeby robili to, co dziewczynki już mają. Bo ja mogę rano wybrać z szafy spódnicę albo spodnie, mężczyźni jeszcze nie. A kiel? Chyba, że nie wychodzą z domu. No dobrze, czyli jaką ma rolę ten mężczyzna? Może pani wyjaśnić to słowo breadwinner? Przepraszam, breadwinner, czyli po polsku zupełnie inaczej się to nazywa. Żywiciel. Żywiciel rodziny, tak. Ten, który kupuje chleb. Ale chciałem powiedzieć, że z tymi sukienkami, to jest też taki fenomen historyczny, bo przecież po pierwsze jeszcze całkiem niedawno chodziliśmy my mężczyźni w sukniach i nawet słynny dialog z wesela, jak prawda tam po spódnicy nie wdziewa. Do dziś ludzie w wielu krajach świata chodzą mężczyźni w sukniach, prawda, w tych czarach i tak dalej, nie mówiąc już o kościele. Właśnie Leszek tutaj zwraca uwagę, tak. Że... I więc to też jest coś takiego, że to się stało atrybutem płciowym w pewnym momencie, spodnie, prawda, dla mężczyzny, ale właściwie nie wiadomo dlaczego. To znaczy, że to jest fenomen dziejów taki, przez chwilkę. Większa ruchliwość takiego fasta. W spodniach jest podczas walki. Ale wtedy, kiedy walczyli, to właśnie mieli suknie na walkę. Ale krótkie, do walki krótkie, a długie... Ale długie włosy też mieli, może im też przeszkadzało. No właśnie, i długie. W ogóle to też to takie, ten brak historii prywatnej, myślę, w nauczaniu publicznym, to jest ogromny problem. Prawda?
A może warto o tym też poważnie. W Cesarstwie Rzymskim też inaczej gender wyglądał sam. No na przykład. No, już nie wygląda. Znaczy, to nam się wydaje, że oczywista jest sytuacja, która była w połowie XX wieku, prawda? I ją na ogół nazywamy zawsze, normalnie, naturalnie. A to był tylko jakiś błysk historii. Leszkowski. Chciałem do praktyki. A propos tego smutnego losu mężczyzn i cieszę się, że Iza jest na tyle przewrotna, żeby pokazać, że to za chwilę nad tymi mężczyznami się powinien pochylać, bo rzeczywiście ta rola męska została dużo bardziej rozważona, można powiedzieć. I męskość tak naprawdę, te wszystkie cechy, atrybuty, które są związane z męskością, z różnych względów, tak? Bo także kryzys ekonomiczny i reakcja na niego ma tutaj swoje jakby konsekwencje. Nie wiem, jakaś agresywność, rywalizacja, zdecydowanie, taka, no nie wiem, właśnie ta siła fizyczna, to wszystko w zasadzie jest passé, to wszystko w zasadzie jest niepotrzebne. Czyli męskość trzeba wynaleźć na nowo i mężczyzna musi się jakoś odnaleźć. Z drugiej strony ta seksualność, której unikamy, chociaż już zbliża się godzina 20, więc za chwilę będzie można pewnie o tym rozmawiać. Tak, na przykład Monika Olejnik z księdzem Oko może o tym rozmawiać, Stefan 24, więc zakładam, że my też możemy. Jednak jest dość mocno związane. I to jest dla mnie jednak ta relacja między seks a gender jest ciekawa. To znaczy to, że jednak atrakcyjność płciowa jest związana z różnicą, czyli ta równość. Ja powiem tak, ja równość lubię, ale tak jak lubię wolność bezprzymiotnikową, tak równość lubię z przymiotnikami. Dlatego, że ja po prostu bardzo boję się nożyc. Bo ogrodnik ma nożyce i ogrodnik przycina. I ja generalnie preferuję ogrody angielskie, takie dzikie, gdzie wszystko sobie rośnie tajemniczo, a francuskie nie do końca mi się podobają. Więc w tym sensie tutaj mężczyzna rzeczywiście, jakby, ponieważ jest przegrany już symbolicznie, mówi może być o tych społeczeństwach no, progresywnych, ale prawda jest taka, że nawet w konserwatywnej Polsce, rządzonej przez dwie konserwatywne na zmianę prawda, partie, to jednak sfera symboliczna, kulturowa jest bardzo, uważam, progresywna, że użyję tego słowa. No bardzo trudno jest teraz taki klasyczny machizmo promować jakby nigdy nic. No, to prawie tak jakby skoczyć z antysemityzmem. Homofobia jeszcze jest akceptowana, prawie że, tak, w mainstreamie niestety, ale już taka antykobiecość nie. Więc tutaj, i pewnie są te skargi również, i tutaj jest ciekawa obserwacja Skandynawii, bo Skandynawia jest tą przyszłością, tak jak Kalifornia jest przyszłością w dziedzinie technologii, tak Skandynawia jest przyszłością w dziedzinie płci, przynajmniej. Czyli miejscem wyprawnym z emocji. Słucham. Miejscem wypranym z emocji. To znaczy po prostu no, musi być jakieś napięcie, prawda, czyli musi być plus. Ale tam tego napięcia nie ma. No, powiem tak, no, ja kogo nie ma, wszystko nie ma, u tego nie ma. Ale no, jednak, wszystko jest zrównane. Jednak jest wiele danych mówiących o tym, że atrakcyjność seksualna mężczyzn, którzy zajmują się domem i dziećmi, jest niższa, się obniża. Że ten mężczyzna z pieluchą jest mniej atrakcyjny seksualnie. To zależy, czy ją unosi. Zaraz to ma mikrofon, ty ma władzę, więc zaraz oddam mikrofon, bo to jest pierwsza uwaga o tym smutnym losie mężczyzn, więc mówię. No, ja się cieszę, że się załapałem na ten schyłek, że jeszcze mi pozwolono, tak, z litości występować. Mogę jeszcze póki co chodzić w spodniach, nie wiadomo, jakie będą sankcje społeczne. I o tym chciałem nawiązać, że rolę, ten gender to nie jest takie znowu miłe i sympatyczne, bo jednak gender wiąże się także z pewnym rodzajem przemocy. I zawsze rola płciowa jest związana z pewną rolą przemocy, dlatego że jeśli byśmy teraz wystąpili bez majtek, prawda, bo tak jest przyjęte w naszym plemieniu łódzkim, tak, to nie jest gender, ale jeśli uznamy, że z byciem mężczyzną wiąże się to, że będę chodził tylko w koszulce, ja tak sobie zaplanuję moje własne życie, sankcje za to, że łamiemy pewne role stereotypowe są duże, społeczne. Nie można ich uważać za to, że są żadne, tak? Czyli to doświadczenie z krótkimi spodniami, prawda? Za które, tak. Że mężczyzna nie może chodzić w krótkich spodniach, a kobieta może. Tak. No, to jest jednak. Albo z odkrytymi stopami, prawda? Że w sandałkach pójdziesz do tak. Gdziekolwiek się pojawisz. Wystarczy pomalować paznokcie i Ślimanowskiego. Więc tak, tutaj chciałem już skończyć, że pytanie jest jakby te role płciowe, które mieliśmy tradycyjnie, one miały bardzo silne sankcje religijne, czy te tradycyjne, bo przez setki lat, nikt nie pamiętał, że kiedyś było inaczej,
zatem stała też oczywiście przewaga ekonomiczna i tak dalej, tak, konieczność narzucenia pewnej trwałości rodziny, jakieś pisma, instytucje. W zasadzie pytanie, co, a tutaj nie do końca można znaleźć tych aktorów, którzy mają nam te, stać za trwałością tej roli, bo tej trwałości w zasadzie nie ma. Mamy tylko aktorów, którzy wciąż dążą do redefiniowania tych ról. I pytanie jest takie, czy będzie taki moment, w którym powiemy sobie, no to okej, zdefiniowaliśmy to, usiądziemy, to już jest napisane i będzie jakaś sankcja społeczna wtedy, czy też nie. I wtedy oczywiście będzie być może jakiś rodzaj przemocy symbolicznej, która będzie stał za tym, że akurat te role będą tak, a inaczej rozpisane. On dzisiaj jest w mediach, prawda, pewnych wzorcach poprawnościowych i tak dalej, ale to jest dużo słabsze niż, dajmy na to, taki kościół i ta rodzina z jej podziałem. I jeszcze tak będzie bardzo agresywny wobec seksualności w ogóle i tak dalej. Więc ta przemoc w gender i gdzie on będzie, ta przemoc obecna, czy będzie obecna, gdzie, kto będzie tym strażnikiem tego nowego gendera, to jest dla mnie bardzo ciekawe pytanie. Ja myślę, że uciekamy, nie będzie, że nie będzie. Mężczyźni tracąc przewagę, nie potrafią się znaleźć w sytuacji, kiedy muszą sobie ustalić nowe role. I całość społeczeństwa boi się wolności. Wolności, płynności i braku limitów. Że wszystko musimy zacząć od nowa. Zwaliliśmy przewagę, chcemy tę przewagę mężczyzn zwalić. Ja nawet nie wiem, czy ktoś chce ją zwalić, bo ona się sama zwala. Ale ja się zastanawiam, w ogóle kiedykolwiek tą przewagę tak do końca mieli. Słucham? Czy w ogóle kiedykolwiek mężczyźni tak do końca na przewagę pani mieli? Profesor? Nie, posiadali, oczywiście. Posiadali przewagę ekonomiczną. W ogóle ciekawe w historii wygrywamy 99-1. Panie profesor. Tylko kto stał za tymi mężczyznami? Inni mężczyźni. Pani profesor. Te silne kobiety. Pani profesor. Nie. Myśmy w czasie tej debaty nie mówili na temat studiów nad męskością, które się rozwinęły, szczególnie właśnie w krajach północnej Europy. W Łodzi też, tak? Na Wałtach przecież. No tak, w moim ośrodku jest parę osób, które w dalszym ciągu się tym zajmują. Takiego mamy doktora Wojtaszka, który się tym zajmuje i jeszcze parę osób. Bo to zdaje się zaczyna być większy problem. Kiedyś jak tak powiem, zaczynałem moje świadome, umysłowe życie, no to problem było wyzwolenie kobiet. Dziś, tak mi się wydaje, jak patrzymy w niedalekiej perspektywie, może jeszcze nie dziś, bo jakoś się trzymamy zleżnie i wolno nam chodzić w spodniach, a nawet nosić zarost jeszcze, chociaż w Stanach już nie bardzo, prawda? To dziś takim problemem jednak jest ratowanie mężczyzn. Zależy, gdzie ten zarost? No, u nas wszędzie wolno. Tak. Ale są kraje, gdzie to już nie jest akceptowane. No więc, ciekaw jestem, czy jak dziś się patrzy na gender i na reakcję na gender, zwłaszcza na te reakcje konserwatywnych mężczyzn, bo poza jedną kobietą to są na ogół mężczyźni reagujący bardzo na hasło gender bardzo proszę. No właśnie, czy to jest klasyczny obraz odruch w interpretacji pani? Grupy społecznej zagonionej do narożnika, no się mówi, żeby nie zapędzać tam, już nie pewnie, jakie to zwierzęcia się nie powinno zapędzać do narożnika, pewnie szczura albo żadnego. Czy to jest ta sytuacja, tak? To ta reakcja pełna emocji? To znaczy tak, słuchając was tutaj, w pewnym momencie i pan, i mój kolega, i panowie z sali zaczęli wręcz zdominowywać i nie słuchać nas kobiet. I pojawiły się wątki, które były, gdyby podzielić, tak, głosy męskie i głosy żeńskie, to jednak ten
ten gender się liczy, tak? I to nie jest seks, ale gender. Panowie prowadziliście zupełnie inne wątki niż to, o którym mówiłyśmy. Leszek nas straszył. Być może tutaj jakieś twoje ukryte lęki. Tak, ale i on ale mogę, Iza, jeszcze mogę. Ale i on, ale rzeczywiście o tych feministach, które chcą się dorwać do władzy, o tym skojarzyłeś gender z przemocą, a przemoc absolutnie nie ma z tym nic wspólnego. Rzeczywiście mówienie o równości kobiet i mężczyzn i domaganie się równości kobiet i mężczyzn, które jest zapisane we wszystkich dokumentach, jest podstawą w ogóle filozofii praw człowieka, którą teoretycznie przyjęły wszystkie cywilizowane systemy polityczne, budzi agresję. Tak? Natomiast zamiast się zastanawiać, co się dzieje w głowie jakiegoś rzeczywiście kumwejbina broniącego w telewizjach wszystkich możliwych, zastanówmy się właśnie, co dzieje się w naszych głowach, że nawet w takim sympatycznym gronie, w jakim jesteśmy. To jest w ogóle pierwsza chyba w Polsce naprawdę porządna debata o gender, gdzie są ludzie, którzy na ten temat rozmawiają, dyskutują, a niektórzy coś wiedzą, a nie mamy właśnie spektaklu w rodzaju, nie wiem, małpy na wybiegu. Natomiast jak bardzo się nie zgadzamy, jak trudno nam siebie nawzajem usłyszeć. Jak bardzo jednak nie potrafimy usłyszeć nawzajem swoich głosów. I to jest chyba droga, którą dopiero będziemy musieli zrobić wszyscy. I to nie chodzi o to, żeby zamknąć co bardziej napastliwych nienawistników w jakichś klatkach albo zakazać im, nie wiem, wykładania w niektórych instytucjach, ale właśnie ta rewolucja, gdyby się miała zadziać, albo może nie rewolucja, tylko nowy kontrakt płci, najpierw my musimy ze sobą porozmawiać i my musimy siebie słuchać. I to na razie właśnie to dzieli kobiety i mężczyzn. Tak? I to wspaniałe. Znaczy nie, ja tutaj chciałabym oczywiście odnieść się do wspaniałego cytatu z Magdaleny Środy, że tak, ci, którzy twierdzą, że ten gender to nam te wszystkie różnice, to Magdalena Środa mówi, że no, różnica ta dawana nam przez naturę między kobietą i mężczyzną jest bardzo przyjemna, tak? Tylko ona oprócz tego by jeszcze chciała, żeby jej mąż sprzątał, tak? Także tutaj nie ma tego zagrożenia, tak? I nie wiem, dlaczego mielibyśmy my tutaj iść w kierunku zagrożenia, a skoro idziemy, to rzeczywiście, być może niektórzy się czują zagrożeni. Tylko że to narzucanie nam wizji wojny, to jest odwołanie się do koncepcji w ogóle odwiecznej walki między płciami. Ale to jest która jest w ogóle kompletną bzdurą. Ale to jest jakaś bzdura, bo tu nie ma żadnej w ogóle koncepcji walki, wojny. Ale ja odebrałem pana Leszka jako głos rozsądku. Jakiś taki, który stonował pewne takie, takie już upuszczenie się, tylko takie, zastanówmy się, może tego jest nie do końca, tutaj czyli upuszczenie. W ten sposób, to takie jakieś tam z tym samym zrobieniem z tego gender, jakiegoś wielkiego halo, jakiegoś takiego drogi ku przyszłości, to nie wiadomo jeszcze, co tam będzie za przyszłość, co to się w ogóle stanie. Ja to odebrałem jako takie, troszeczkę jakby takie stonowanie, a nie tutaj, że tam Magdalena się... Ja tylko mam nadzieję, że kobiety oprócz tego, że będą słuchać siebie jako kobiet, to będą też słuchać mężczyzn. I to wtedy będzie super. Tak a propos słuchania się nawzajem. No ja mam takie dziwne wrażenie, że kobiety mają więcej wrażliwości dla siebie niż dla mężczyzn. Dobrze, chciałbym tak... Dobrze, że te emocje się pojawiły, bo aż trochę mnie niepokoiło, że my tak rozmawiamy trochę jakbyśmy mówili o orzeszku na Karaibach, prawda? I to bardzo ciekawy temat oczywiście. Ale to rzeczywiście jest sprawa dotykająca. Dotykająca nas w bardzo osobistych naszych rolach różnych. I nie dlatego zależało na tym, żeby odsunąć seks na bok, że w sensie seks, że on zaciemnia ten obraz, zasłania ten obraz, który jest mi się wydaje niezwykle istotny wszystkich innych relacji między ludźmi, za którymi dopiero te wyzwania związane z seksem idą, prawda? Natomiast myślę, że jak Leszek mówił o przemocy, mi się też to wydaje bardzo istotne, że ta przemoc w sferze symbolicznej jednak cały czas jest na różne sposoby, że nam różne rzeczy wolno, innych nam nie wolno. Pani nie może chodzić topless, ja mogę chodzić topless, po ulicy może... Umawiamy, myślałem, że się umówimy w czerwcu na Placu Wolności i przejdziemy się topless dookoła, zobaczymy, co się stanie. Nawiasem mówiąc, tutaj, że Hiszpanie mężczyźni nie mogą chodzić topless.
Także to jest po prostu inna polityka, tak? W Barcelonie mają taki, problem, czy ja będę topless, czy pan będzie topless, czy ja będę bez majtek, czy pan będzie bez majtek, żadna straż miejska nam nie wlepi mandatu. Natomiast po Rambla ja nie mogę chodzić topless, pan nie może chodzić topless. Taką mają po prostu, taki mają przepis. Pewien wyjątek zrobili w związku z tym, że oni mają dosyć duży kult piłkarski, że niektórzy kibice, jak są kibicami i są w koszulce, są tak strasznie podnieceni, bo ich drużyna wygrała, to nie jest to legalne, ale tych kibiców nie każą mandatami. Ale wie pan, pani Jasno, pan może przez Piotrkowską i Ślatem Topless, tylko będzie pan uważany za buraka. Tak samo jak ci ludzie, którzy słuchają w tramwaju, ale to za buraka. Tak, telefonów komórkowych, prawda, nie na słuchawkach, tylko mniej więcej takie same... ale tylko za buraka, prawda? A pani jednak byłaby... Myślę, że zebrałby brak. To jest w ogóle inna sprawa.